Siema! Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak powstaje taka choreografia, którą przeważnie robimy na niedzielnych zajęciach ze stepu zaawansowanego, bądź też na wtorkowych zajęciach, gdzie mamy już tą choreografię czasami odrobinę trudniejszą. Przede wszystkim, zanim zaczniemy układać choreografię, musimy sobie zadać podstawowe pytanie. Czy choreografia ma być symetryczna, gdzie pracujemy tak samo na nogę prawą, jak i na nogę lewą? Czy choreografia ma być asymetryczna, gdzie pracujemy tylko jednostronnie? To jest pytanie numer jeden. Drugie pytanie, które należy sobie zadać, czy choreografia ma liczyć trzy części, czy ma liczyć cztery części, czyli półtora bloku muzycznego, czy też dwa bloki muzyczne? Powiedzmy, że dzisiaj pokażę Wam taki klasyk, czyli trzyblokową choreografię w pełni symetryczną, czyli mamy 3 razy po 16 bitów, gdzie każda taka szesnastka będzie również symetryczna, więc będziemy wykonywać ją na nogę lewą, jak i na nogę prawą. Zanim przejdziemy do muzyki, zanim przejdziemy do całego układu, tak jak mówię, jest to freestyle, nie mam na razie nic przygotowanego, tak jak przeważnie w niedzielę rano zaczynam układać taką choreografię, tak samo teraz. Przede wszystkim założenie. Powiedzmy, zaczynamy sezon, choreografia średnio trudna, więc mamy trzy części, trzy szesnastki, nie będzie w pełni symetryczna. Więc zaczynamy od szesnastki numer 1. Są dwie opcje. Albo zaczynam od jakiejś tam bazy, gdzie mam na przykład kolano i trzy razy basic i z tego komponuję coś dalej, albo metodą odwróconej inżynierii, gdzie najpierw sobie ogarniam jakąś szesnastkę, a później próbuję do tego ułożyć jakąś metodykę. Ja bardzo lubię tą drugą metodę, gdzie układam sobie jakąś tam choreografię i próbuję dołożyć do tego metodykę, jakoś to spróbować ułożyć, żeby się nam wszystko zgadzało. Zatem 16. Nie wiem jeszcze co zrobić, także coś kombinujemy. Powiedzmy, że będę chciał skończyć z tej strony stepu, ale też chcę, żeby to było coś trudniejszego, więc muszę się znaleźć po obydwu stronach stepu, więc powiedzmy, niech będzie przejście kolanem na drugą stronę stepu i teraz jakiś fajny powrót, automatycznie mając impet mogę wrócić na swoje miejsce poprzez przejście do powrotu. Mamy, jak dobrze liczę, 8 bitów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Mamy tu 8 bitów, które zmieniają nam nogę. Także zostają mi 4 bity do wykorzystania już tylko i wyłącznie na część taką jakby asymetryczną, czyli na jedną stronę. Prosta ósemeczka. Coś, co by mi tutaj fajnie dał po tym powrocie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam tu impet. Fajnie byłoby przejść do boku, więc dodajemy raz, dwa, trzy, cztery. Chcę wrócić na swoje miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, jaką szesnastkę mam? Czy nam się to zbiera na drugą nogę? Świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I znowu siedem. Mamy szesnastkę, którą udało się nam jakoś wymyślić i zawsze musimy sobie zadać pytanie, jak tą szesnastkę moglibyśmy utrudnić, bo pamiętajcie, że zajęcia choreograficzne mają to do siebie, że tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, co zrobimy. I ta choreografia, ta szesnastka, według mnie ma bardzo fajną możliwość, bo możemy zakończyć ją przejściem, tu wracamy, na drugą stronę stepu i możemy dać reverse i kończymy po drugiej stronie stepu, więc możemy tak choreografię ułożyć, żeby druga szesnastka również kończyła się po drugiej stronie stepu. Łącząc te dwie szesnastki, wrócimy na miejsce, czyli już mamy
pewną progresję, którą możemy fajnie podczas zajęć zastosować. Ale okej, teraz musimy to, co zrobiliśmy wszystko, rozbić na metodykę. Przede wszystkim, który krok zmienia nam nogę? Zaczynamy od nogi prawej. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu już wracam nogą lewą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dalej mam nogę lewą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dalej mam nogę lewą. Powrót na miejsce. Czyli tak naprawdę pierwsze cztery bity zmieniają mi nogę. Pozostałe 12 nie. Czyli mamy oczywistą metodykę. Mamy jedno kolano i mamy trzy basic. Raz, dwa i trzy. Dobra. Teraz jak wygląda przejście? Mamy kolano. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy jeden bit i mamy push na stepie. Czyli tak naprawdę w naszej metodyce pierwsze kolano powinno zostać. Powinien być krok, push i później powinny być dwa basic, tak? Rozliczmy to sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i zostają nam dwa basic. Dobra. Czyli mamy już metodykę tych pierwszych dwóch kroków jakoś ogarniętą. Teraz co dalej? Mamy to. Mamy jeden marsz, mamy push i teraz musimy tak naprawdę obejść step dookoła. Możemy zastosować taką metodę kroków podobnych, czyli przejść albo przez just square raz i just square dwa i wtedy to zmontować w całość, bądź jeżeli mamy grupy początkujące, możemy najpierw zacząć od over tak zwanego, przejście przez step i przejście przez step. Mamy over, który zamieniamy później na dwa razy just square i zamieniamy na nasz krok docelowy, czyli przejście z przeskokiem i nasz just square. Dobra, czyli reasumując, kolano, jeden krok push i dokładamy przejście i just square na koniec. Dlaczego tak? Dlaczego nie zaczęliśmy od kolana, kroku, push i powrót? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ wszystko byśmy robili tyłem. Pamiętajcie, że powiedzmy ćwiczących mam za plecami, patrzą w moją stronę. Jeżeli ja bym zaczął od kolana, no okej, tu jeszcze ćwiczący patrzą na mnie, ale jak ja się odwrócę, zrobię tutaj push, to ćwiczący już na mnie nie patrzą, tylko są odwróceni tyłem. I co ja bym tu nie zrobił, jakiego bym przejścia nie dał, to ćwiczący nie patrzą na mnie. Dlatego wszelkie kroki tyłem dajemy na samym końcu. Zostajemy, krok, push i tutaj wszyscy przodem widzą dokładnie co będzie. Dopiero na samym końcu dodajemy najlepiej od razu dwie modyfikacje. Ćwiczący zostają przy swoim, widzą dokładnie co się dzieje, a my pokazujemy już wersję trudniejszą z odbiciem i z przejściem z powrotem. Jesteśmy ćwiczącymi razem, dokładamy przejście do boku i później już ćwiczymy razem. Pamiętajcie oczywiście, że to wszystko robimy symetrycznie, raz na prawą, raz na lewą. Ja oczywiście na razie tylko do metodyki i do pokazania pokazuję na jedną stronę. To samo byśmy robili na drugą stronę. Kolano, krok, push i później przejść. Dobra, czyli mamy już pierwszą szesnastkę rozpisaną. Wiemy już, jak ją metodycznie nauczyć. Wiemy, jak możemy ją progresować. Tak naprawdę możemy tutaj jeszcze więcej rzeczy dodawać, bo poprzez skoku wcale nie musi być prosty just square. Pamiętajcie, że taki just square można zamienić na hold, cha-cha. Hold, cha-cha. To jest znowu jakiś tam
odrobinę utrudni. Dobra, mamy pierwszą część za nami. O, przejście, powrót, przeskok i powiedzmy czas. Musimy zobaczyć, jak kończymy impet, czyli mamy mniej więcej w tą stronę. Fajnie byłoby drugą szesnastkę zrobić właśnie mniej więcej w kierunku 45 bądź 90 stopni. Pierwsze, co nas narzuca się od razu, to jest wykonać jakiś mały. I teraz znowu mamy co najmniej kilka możliwości. Może to być jakiś na przykład mambo twist i ewentualnie później idziemy dalej, tak jak impet nas prowadzi. Albo po prostu mambo czać. Mamy co najmniej dwie możliwości. Pamiętajcie, że po przejściu jazzwem możemy dać na przykład kick. Ale po kick ciężko jest coś fajnego wykonać, więc jeżeli mamy kick, najlepszą opcją jest twist i wtedy mamy przejście dalej. Ale musimy to wszystko rozliczyć. Jeżeli mielibyśmy kick, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok, może być. I przejście na przykład na drugą stronę, sześć, siedem, osiem. Super! Mamy przejście, coś się dzieje, więc teraz to wszystko rozliczmy. Pamiętajcie, teraz mamy w tą stronę lewą nogę, więc zobaczymy, jak skończymy. Mamy lewą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I nadal mamy lewą nogę, czyli mamy ósemkę, która nie zmienia nam strony. Czyli już wiemy, że zaczniemy na pewno od dwóch basiców, oczywiście od nogi prawa, lewa, ok. Na razie na potrzeby naszej nauki mamy nogę lewą. Lewa, lewa. Będą dwa basiki. Tylko teraz tak. Mamy basiki, a tu mamy kick. No kick naturalnie wychodzi powiedzmy z kolana, prawda? Więc no coś tutaj nam nie gra. Wszystko gra. Pamiętajcie, że po wykopie mamy twist. I teraz rozliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tak naprawdę musimy na dwa i trzy dać jedno kolano, na cztery, pięć dać drugie kolano. Czyli tak naprawdę nasz dwa basiki moglibyśmy od razu już zamienić na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo prosta zmiana, jeżeli nie chcemy korzystać ze stepu, bo będziemy to wszystko wykonywać na podłodze. Oczywiście możemy zrobić to wszystko od razu na podłodze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy piękną ósemeczkę już z rozłożeniem. Oczywiście naturalnie, że musimy dodać po tym wszystkim trzy kolana. Mamy lewą nogę, bo tak, mamy drugą szesnastkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i powiedzmy dodajemy trzy kolana. Czyli nasza baza by wyglądała w ten sposób, że mamy dwa basiki i schodzimy na trzy kolana. Później kolejną modyfikacją mogłoby być z przejściem na step. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Albo, jeżeli mamy to początkujące, zamieniamy to na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i trzy kolana. Albo po tym dodajemy nasze zmiany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dopiero trzy kolana. I kolejną modyfikacją byłoby już docelowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy kolana. I wersja już taka ostateczna, gdzie dopiero zmienimy kierunek. Krok przed stepem, kolano, kolano, push. I oczywiście trzy kolana. Obracając to 90 stopni mamy krok, kolano, kolano. Możemy dodać od razu delikatną rotację na
trzy kolana. I kolejną modyfikacją może być kick, kolano, powrót, push. I ostatnią modyfikacją krok, kick, twist, push. I mamy trzy kolana. Dobra. Mielibyśmy już początek rozpisany. Zostały nam teraz te trzy kolana, ale pamiętajcie, że kończymy za stepem. Więc musimy w jakiś sposób wrócić na miejsce 8 bitów, które nam zmienią nogi. Moim takim jednym z ulubionych przejść jest mambo, cha-cha i po prostu obejście. Daje nam to ósemkę zmieniającą stronę, to samo mamy na drugą nogę, mambo, cha-cha i idziemy na drugą stronę. I teraz tak, znowu dwie możliwości, żeby metodycznie to nauczyć. Albo mamy naszą pierwszą część, pach, zostajemy tutaj i doklejamy trzy kolana i stąd zaczynamy naukę mambo, cha-cha-cha i basic. Tak, to są nasze trzy kolana, robimy na drugą nogę, oczywiście na ten kick, pach, przejście, push i tutaj mamy mambo, cha-cha-cha i basic. Albo uczymy najpierw tego naszego kick, twist. Tutaj zawsze zostawiamy trzy kolana i później izolujemy klasyczną metodą izolacji. Trzy kolana, bak, 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 trzy kolana, bak, bak, bak i rozpisujemy dalej, tak? Potrzebujemy mambo, cha-cha, przejście przez step, czyli tak naprawdę trzy kolana możemy dać z jednej strony, trzy kolana dajemy z drugiej strony, później zamieniamy na mambo, cha-cha, cha, dobijamy marszem, mambo, cha-cha, cha, dobijamy marszem. I teraz najtrudniejsza część. Ćwiczący znowu patrzą na nas, więc robią swoje z jednej strony, a my dokładamy dwie strony, ale w jaki sposób? Mambo, cha-cha, cha, raz, dwa. Zostawiamy step za plecami. Ćwiczący patrzą na nas i my tyłem wykonujemy, ćwiczący przodem. Mambo, cha-cha, cha i wracamy na swoje miejsce. I to jest o tyle fajnie, że ćwiczący patrzyli na nas, widzieli, że będą symetrycznie wykonywać to za stepem. I słuchajcie, nie ma co się przejmować, że jedną część robimy przodem, a drugą część robimy tyłem. Bo zapewniam was, że ćwiczący automatycznie będą potrafili zrobić dokładnie to samo, później odwracając na drugą nogę, że mamy lewą nogę i prawą. Po drugiej stronie. Oczywiście mambo, cha-cha i jasper zawsze będzie się zaczynało po drugiej stronie, ale jeśli nauczymy przodem przy takich dosyć prostych krokach, pamiętajcie, mambo, cha-cha i marsz to jest krok podstawowy, więc nie powinno być żadnego problemu, żeby automatycznie to później odwrócić. Jeżeli mamy to, to możemy teraz przejść już do takiego połączenia. Czyli mamy nasz krok, kick, twist. Na razie wiemy już, że mamy wrócić, czyli ćwiczący już idą z nami, bo wiedzą, co miało być, przechodzą na drugą stronę i wracamy. Mambo, cha-cha-cha i marszem wracamy do początku. I to samo na drugą stronę, bo oczywiście symetrycznie uczyliśmy wykopu, więc już tutaj mamy kick, twist, mamy przejście, mamy mambo, mamy cha-cha-cha i mamy przejście. Dobra, czyli mamy już dwie części. Mamy pierwszą część, tu robiliśmy hop, zostaje nam jasper. Mamy drugą część, kick, twist, przejście, mambo, cha-cha-cha i powrót na miejsce bazowe. No i teraz, tak jak mówiłem, jeżeli pierwszą część byśmy skończyli z tyłu, to trzeba się zastanowić, gdzie w tej części moglibyśmy umieścić przejście na drugą stronę. Mamy tutaj oczywiście te nasze cztery kroki na końcu, czyli mielibyśmy kick, twist, przejście. I tu mamy mambo, cha-cha,
Tylko że tutaj mamy przejść teraz na drugą stronę. Dodać reverse można, ale mielibyśmy drugi reverse. I teraz Wam pokażę taki trik, który można zastosować. Oczywiście, na przód z reverse. I połączmy teraz te dwie części. Zobaczymy jak z czasem, bo trochę już to nagranie trwa. Może zrobimy sobie taki jeden blok, a taką trzecią szesnastkę będzie dla Was taka praca domowa. Co można byłoby tam dać? Ale pokażę Wam bardzo fajny trik, który właśnie wyszedł teraz przy właśnie podczas nagrywania, gdzie tą choreografię tworzymy na bieżąco i pomysły same wskakują do głowy. Czyli mieliśmy początek. Tutaj przejście, mieliśmy powrót i przejście na drugą stronę, hop, dodaliśmy reverse, żeby zostać. Doklejmy część numer 2, czyli tutaj mamy teraz kick, mamy twist, mamy powrót, mamy mambo, cha-cha, dodajmy reverse. Wróciliśmy na miejsce i to jest taki fajny trik, który da nam dodatkowe 8 bitów. Wywalmy te reversy. One fajnie nam się tutaj podczas nauki przydały, żeby całą szesnastkę dopełnić. Czyli mamy przejście, mamy powrót, mamy przejście jump. Hop. Jump, tak jak Jasper, daje nam możliwość, że możemy kontynuować. Przejście. I dajmy tylko mambo, cia, cia, cia. I zobaczcie, skończyliśmy w tym samym miejscu, prawa noga, ale co się stało? Wywaliliśmy dwa razy reverse, czyli zostało nam 8 bitów. I teraz możemy te 8 bitów nauczyć. Możemy dać dwa basiki, bo to nam zostało. Możemy na przykład dać z tego, nie wiem, strady. Coś, co mi do głowy przychodzi. Najprostszy. Strady mamy. Możemy dać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, taka prosta modyfikacja stradyna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Świetnie. Jest ósemka. Możemy ją dać na koniec. Przejście, odbicie i jump. Część numer 2. Kick, twist, przejście, mambo, cha cha cha, wchodzimy bokiem na straddle, krok, obrót i mamy szesnastkę, dwie szesnastki, pełne 32 bity. Znowu, możemy tym challenge'ować teraz grupę, bo zobaczcie, tak naprawdę ta ósemeczka, ona jest niezależna. Dlaczego by jej nie dać pomiędzy pierwsze dwie części i zrobić ją tyłem. I znowu mamy kolejny level up, kolejny progres, jeżeli chodzi o trudność. Czyli mamy znowu pierwsza część, mamy nasz jump. Powiedzmy, że nas stanie jeszcze trzecią częścią. Dajemy część trzecią tyłem. I teraz trzeba uważać, żeby zejść w dobrą stronę. Jeżeli damy zły naskok, czyli noga, która jest bliżej lustra, pójdzie na ster, to skończymy z tej strony. Noga dalsza, hop, obrót i kończymy z tej strony, z samej strony steru. I dodajemy część drugą. Mamy piękny, ułożony wektor, mamy kick, mamy twist, mamy przejście i mamy mambo, cha, cha, cha. I zostaje nam do tego jeszcze jedna szesnastka, żeby zakończyć choreografię. Symulacja cokolwiek. Niech to będzie jakieś przejście, jakiś reverse, cokolwiek. Możemy dalej rozpocząć jakąś mambo i jakimś tam Nie ma znaczenia. Cokolwiek to już była, mówię, czysty freestyle. Ale zobaczcie, znowu, z bardzo prostych kroków powstała nam choreografia, która finalnie jest dosyć trudna, bo dużo rzeczy robimy tyłem. Tu mamy pierwsze przejście. Już jesteśmy tyłem i do stepu, i przed stepem. Także mamy już tutaj podwójną trudność. Mamy przejście dosyć proste. I tu mamy klasyczny jump hop. Nie ma znaczenia, czy tutaj
tutaj damy cza, czy tu sobie zamienimy na hold cza, cokolwiek. Znowu mamy fajne położenie do stepu, więc strady, noga zewnętrzna, hop, twist i powrót. Znowu mamy piękny wektor, kick, twist, powrót, mambo, cza-cza. I mamy bardzo fajną choreografię, która jest już taka średnio zaawansowana, średnio trudna, którą możemy gdzieś tam dalej sobie jeszcze modyfikować, jeżeli chcemy, jeżeli potrafimy jakieś utrudnienia zrobić. Tak naprawdę byłoby to już ciężko, chociaż możemy gdzieś tam coś spróbować. Mamy kolano. O. Tak naprawdę tutaj mamy ten powód. Można byłoby się pokusić o jakiś kick i przejście, ale zmienia nam to zupełnie kierunek powrotu, więc tutaj nie możemy pusha zamienić jako nasze klasyczne kickball change, prawda? Bo zmienia nam to wektor ruchu zupełnie. Pamiętajcie, że w choreografii bardzo ważny jest tak zwany flow i rozpoczynanie i kończenie danych szesnastek w taki sposób, żeby one się łączyły ze sobą. Bo co z tego, że zobaczcie, ja skończę jakąś szesnastkę jakimś mambo na przykład, a kolejną szesnastkę rozpocznę na przykład kick. To takie połączenie mambo i tutaj kick, właściwie radą stronę, bo mambo jest oczywiście, trochę nie wygląda fajnie, bo mamy 90 stopni. A zobaczcie, że w naszej choreografii w miarę się to fajnie ułożyło. Przejście, powrót. Już mamy wektor, żeby pójść tutaj. Mamy wektor, żeby wejść bokiem na step. Schodzimy, twist. Mamy wektor, żeby dołączyć fajnie naszą kolejną część. O. Mamy wektor, jak odstawimy nogę, mambo, cha cha cha. I zobaczcie, co się dzieje. Nasza trzecia szesnastka powinna się zacząć od jakiegoś ruchu obrotowego, bo tak nas prowadzi cha-cha. Dlatego tutaj na przykład coś takiego byłoby świetnym wyborem. Albo nawet jakiś tam reverse, powrót, w zależności czy chcemy dać na początku krok symetryczny czy asymetryczny. Równie dobrze może być jakieś przejście w drugą stronę. Naprawdę tutaj mamy setki możliwości. Ważne jest, żeby zachować ten impet. Jeżeli mamy obrót, to go kontynuujmy. Mamy nasze przejście, to kontynuujmy impet w tą stronę. Kick, twist. To wszystko się musi zgadzać, bo najgorsze jest to, jeżeli kończymy jedną część z impetem na przykład w tył i kolejna część też się impetem tylnym zaczyna. Może być końcówka cha-cha, mambo i tu automatycznie mamy gdzieś do przodu. Teraz sobie wyobraźcie, że po tym kroku na przykład początkiem kolejnej części, co by mogło być, co by tu w ogóle nie pasowało na przykład. Jakiś krok do boku, tu na przykład jakiś tam coś prostego. Co by z tego wyszło? Cha-cha, mambo i tu już dziwnie, jeżeli byśmy nie dodali tego, ja wiem, co jest dalej, tak? Czyli jeżeli ja wykonam klasycznie, tak jak się wykonuje, to już tu muszę zmienić oś obrotu. Co prawda, jeżeli wiem, jaki krok będzie dalej, cza-cza, odwrócę się, to już mogę to jakoś zrobić. Ale nadal nie jest do końca, bo mamy obrót o 90 stopni. Starajmy się tak połączyć części, żeby ten kąt wynosił maksymalnie te 45 stopni, bo tyle jesteśmy w stanie takim naturalnym ruchem zrobić. Dobra. I teraz jeszcze dołóżmy do tego może jakieś ręce. Jeżeli mamy obrót, początek, no to automatycznie wiadomo, że te ręce muszą wchodzić w przejście do przodu. Nasze ręce też powinny zawsze gdzieś ten kierunek ruchu wskazywać. Także jeżeli mam obrót i przejście do przodu, to wykorzystajmy to. Możemy dać ręce nad głową i przejście do przodu. Automatycznie ręka ciągnie mnie impet, tak żeby wrócić. O. Mamy to. Mamy jump, klasycznie.
hop, przejście. Mamy tutaj teraz strady. Automatycznie ręce idą w tył. Mamy naskok, czyli ręce pójdą nam na głowę. Mamy twist, mamy zejście. Już ręka idzie do góry. Mamy kick, dłoń do stopy. Przejść, zrobił. Hop, przejść do tyłu, tak jak mamy impet. Mambo, cza, cza, cza. Pamiętajcie, że nie 50, ale takie 30% choreografii to jest praca rąk. To jest taka wisienka na torcie, bo ja tą samą choreografię nie mam problemu. Hop. Mogę wykonać w ten sposób. Ale to nie ma żadnego efektu. Musi być ten flow. To ręce nam dają tą przestrzeń, powodują, że te ruchy są dłuższe, powodują, że wszystkie obroty są bardziej obszerne i to dodaje takiego smaczku choreografii, dlatego o tym pamiętajcie. Dobra, to byłoby na tyle. Miała być choreografia trzyczęściowa, ale jak widzicie, tak jak zawsze, jak mamy freestyle, to zawsze gdzieś coś wyjdzie, gdzieś coś możemy zakombinować, gdzie utrudni nam tę choreografię. I jeszcze jedna uwaga. Układajcie choreografię jako choreografię sami. Bo jeżeli będziemy kopiować choreografie, które gdzieś mamy w internecie, raz, to nie jesteśmy my. Pamiętajcie, że choreografia oddaje nas. I to od razu widać, że choreografia jest wyuczona, bo podczas nawet nauki my cały czas myślimy, aha, co było dalej? Nie skupiamy się na samej pracy. Jeżeli choreografia jest nasza, my się nie musimy na tym skupiać, bo to my ją ułożyliśmy i wtedy możemy naprawdę oddać wszystkie ruchy, bo my wiemy, co mieliśmy na myśli, tworząc daną choreografię, jaką słuchaliśmy muzykę, jakie były emocje, co nam towarzyszyło i jak to ma być przekazane. Dlatego układajcie proste choreografie, ale wasze, a będzie to 100 razy lepsze niż choreografia z internetu, z YouTube'a, która nie będzie wasza, nie będzie was oddawała i to od razu widać. To naprawdę widać na zajęciach, że choreografia nie jest wasza i tyle w temacie. Na razie, do zobaczenia.